Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Rzeczywiście Bóg upodobał sobie w ludziach. Tak bardzo kocha ludzi, że staje się jednym z nas. Tak bardzo kocha ludzi, że wybiera najgorsze miejsce, najbardziej ponure, samotne, brudne, tak jak bardzo często niestety nasza dusza, która skażona jest grzechem. Ale Bóg przychodzi w tej małej dziecinie, abyśmy z radością Go przyjęli, abyśmy pozwolili Mu zrobić w naszej duszy porządek, aby nasze serce przemieniło się Jego łaską. Po to Bóg staje się człowiekiem, bo wie, że sami ludzie o własnych siłach ani tego porządku z grzechem nie zrobią, ani nie dojdą do Królestwa Niebieskiego. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby pozwolić Bogu rodzić się nieustannie w naszych sercach. Najpiękniej dokonuje się to wtedy, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej i przychodzimy na Eucharystię. Wtedy tą stajnią betlejemską staje się ołtarz i na tym ołtarzu rodzi się, za chwilę wzrasta i umiera dla nas sam Bóg, za nasze grzechy, z miłości do nas. I zmartwychwstaje, abyśmy też zmartwychwstali, abyśmy nie byli w grzechu, abyśmy nie byli sami, ale abyśmy całym swoim życiem śpiewali chwała na wysokości Bogu za to, że tak bardzo nas kocha.